Panie mecenasie, my chyba Polacy mamy z tym problem. Mamy nieuporządkowaną dokumentację, papiery. Sam mogę się przyznać do tego, że gdybym zginął w wypadku samochodowym, no to rodzina zostanie z olbrzymimi problemami, bo będzie musiała wszystko to sobie powyjaśniać, czyli konto bankowe, lokaty, samochody, inne rzeczy. Co by Pan nam poradził? No, na pewno uporządkowanie tego, dlatego że później no, są problemy. To są problemy i w rodzinie, tak? I problemy czasami między wspólnikami, jak prowadzą działalność gospodarczą, bo procesy, które mogą być, kto po kim dziedziczy udział w spółce, tak? No, ciągną się nieraz latami, a kutliwość nasza jest naszą chyba cechą narodową, więc żeby nie spędzić kilkudziesięciu dni, lat w sądach, powinniśmy w jakiś sposób pomyśleć za naszego życia, jak te wszystkie sprawy, które są pewnie zawiłe, o których może nawet nieraz i rodzina nie wie, bo z praktyki mojej wynika, że po śmierci rodzina się dowiaduje o pewnych rzeczach, o których nie miała w ogóle pojęcia. Więc namawiałbym wszystkich do tego, na razie bez szczegółów, bo to nie temat na to, ale żeby spróbować wszystko uregulować za swojego życia, żeby nie zostawiać ani swoich długów spadkowych, tak, ani nie zostawiać spraw jakichś nieuregulowanych w sensie właśnie swojego udziału w jakichś tam podmiotach, spółkach i tak dalej. I żeby spróbować no, zrobić pewnego rodzaju zapisy, tak, czy zapisy testamentowe, zwłaszcza, bo one już funkcjonują u nas, to dużo nie kosztuje, możemy pójść do notariusza i po prostu sprawę, kto co w jakiej części po naszej śmierci będzie otrzymywać, tak, bez zbędnego kłócenia się, bez zbędnych procesów, bez obnażania siebie w sądzie. To tak najkrócej, bez szczegółów. Dziękuję.